Karol Zbrzezia-Lanckoroński był jedną z bardziej znanych i rozpoznawalnych postaci wiedeńskiego życia kulturalnego ostatniej ćwierci wieku XIX i pierwszych dwóch dziesięcioleci XX stulecia. Popularność zawdzięczał swojemu zaangażowaniu w archeologiczne prace badawcze, działalności na polu kultury, a zwłaszcza ochrony zabytków oraz pasji kolekcjonerskiej, którą wyróżniało szczególne upodobanie do sztuki klasycznej i malarstwa włoskiego XV wieku. Karol Lanckoroński pochodził z polskiej rodziny, której tradycje sięgały XII wieku. W 1792 roku jego pradziad po drugim rozbiorze Polski zdecydował się wyjechać i osiadł w Wiedniu. I Wiedeń jako miejsce życia wybrali też jego synowie dwaj, Kazimierz i Karol, stryj Karola Lanckorońskiego. Lanckoroński urodził się 4 listopada 1848 roku, a 2 grudnia wstąpił na tron 18-letni wówczas jeszcze cesarz Franciszek Józef. Karolina Lanckorońska, córka Karola, pisała o ojcu. To był świat, w którym żył, do którego należał, który go ukształtował. I rzeczywiście los związał go z monarchią habsburską, związał go z Wiedniem. O sobie mówił: jestem Polakiem. Po polsku mówił podobno twardo i wplatał obce słowa. Niemniej jednak do tej polskości zawsze się przyznawał, ale też pisał w jednym z listów, że rozbiory były dla niego takim pewnym rozdarciem, jak dla tego właśnie pokolenia, które było zmuszone żyć poza Polską. Przyczyną pewnego rozdarcia, ponieważ jak pisał o sobie, u siebie jestem wszędzie, czyli nigdzie. Ojciec postawił mnie jak kolosa z Rodos, jedną nogą w Wiedniu, a drugą nogą w Galicji, w Polsce. A matka życia mnie ułatwia, ponieważ mieszka w Paryżu. I co zresztą było prawdą, bo jego rodzina ze strony matki związana była z dworem carskim w Petersburgu, z dworem cara Aleksandra I. Leon Potocki dziad i Seweryn Potocki to byli urzędnicy na dworze carskim w Petersburgu. Matka wybrała Paryż, drugi raz wyszła za mąż, zamieszkała w Paryżu. Lanckoroński przemieszczał się w zasadzie po całej Europie. Wykształcenie odebrał w Wiedniu. Wchodził do takiej szkoły o profilu klasycznym, do Schotten Gymnasium, tak zwanego szkockiego gimnazjum, zresztą niesłusznie, bo założonego przez mnichów irlandzkich. I tam odebrał bardzo solidne wykształcenie klasyczne i tam spotkał Wilhelma von Kartel, profesora filologii klasycznej na Uniwersytecie Wiedeńskim. I tenże profesor wywarł bardzo duży wpływ na całe jego życie. W zasadzie można powiedzieć, że uformował go w taki właśnie humanistyczny sposób. Zresztą sam Lanckoroński pisał, że Wilhelmowi von Hartel i innemu profesorowi Uniwersytetu w Wiedniu, Adolfowi Exnerowi, zawdzięcza swoją humanistyczną edukację. Trzecią osobą, która miała spory wpływ na jego umysł, na jego właśnie tę formację intelektualną, trzecią osobą był Aleksander von Warsberg, pisarz, dyplomata, znawca kultury antycznej. Także to, że zainteresował się światem Homera, czytywał Tacyta, czytywał Hezjoda, to była taka właśnie formacja intelektualna i wpływ jego nauczycieli. Studia rozpoczął w Wiedniu na Uniwersytecie Wiedeńskim, uwieńczone w 1873 tytułem doktora praw. I te studia, status społeczny, pochodzenie predestynowało go w zasadzie do kariery politycznej. Rodzina nawet planowała umieścić go gdzieś na placówce dyplomatycznej, na przykład jako atasze poselstwa austro-węgierskiego w Berlinie. Miało się to odbyć podobno za pośrednictwem drugiego męża matki, Karola von Wittstum. Zarządzanie majątkiem w Galicji też nie było mu pisane, podobno tego bardzo nie lubił. Natomiast w listach do Aleksandra von Warsberga pisał, że najchętniej zostałby bibliotekarzem albo pracował w galerii sztuki. Tenże Warsberg proponował mu w związku z tym kupno jakiejś willi we Włoszech, gdzieś w La Cava czy willi Este w Tivoli, żeby tam mógł prowadzić życie miłośnika sztuki. No jak wiemy, do tego nie doszło.
Lanskorońskiej kariery politycznej oczywiście nie zrobił, jakkolwiek z urodzenia należało mu się dziedziczne krzesło w Izbie Panów, Izbie Wyższej Parlamentu Austriackiego. W politykę się nie angażował, taką politykę, prawda, wielkiego formatu, ponieważ twierdził, że polityka przytępia w umyśle wartości estetyczne. Jeżeli angażował się w sprawy monarchii, to angażował się głównie na polu kulturalnym, jako kurator wiedeńskich muzeów, jako członek różnych stowarzyszeń o charakterze artystycznym, jako działał też na polu ochrony zabytków, zresztą bardzo, bardzo dynamicznie i bardzo czynnie. Tę karierę polityczną, można powiedzieć w cudzysłowie, na polu kultury wieńczył tytuł wielkiego podkomorzego urzędnika, który opiekował się cesarskimi zbiorami sztuki. No ale pechowo dostał tę funkcję w 1914 roku. To był rok, kiedy wybuchła I wojna światowa. On sam zresztą potem pisał, że niewiele mógł już zrobić, że cesarz był już starym człowiekiem i nowe idee, nowe pomysły nie znajdowały u niego żadnego zrozumienia, ani też nie znajdowały wsparcia. W związku z tym też wiele tutaj na tym polu nie zdziałał. Drugim takim czynnikiem, który ukształtował jego umysł, który wpłynął na jego zainteresowania i na późniejsze życie, były podróże. Lanskoroński sam siebie określał ptakiem wędrownym. Cytował słowa Goethego, że podróżuje się nie po to, żeby przybyć do celu, tylko po to, żeby podróżować. I rzeczywiście lata 70., druga połowa lat 70., lata 80. to są praktycznie nieustanne podróże. W 1869 roku chyba to była jego pierwsza podróż do Włoch i od tego czasu każdego roku po kilka tygodni czy wręcz miesięcy spędzał w tym kraju. I to była taka jego druga ojczyzna wyboru. Też zainteresował się bardzo sztuką starożytną, ale też sztuką włoską XIV, XV, XVI wieku. Prawdopodobnie był to właśnie wynik tych jego pierwszych podróży do Włoch, głównie w latach 70. Był też w Egipcie, zwiedził całą Europę. W 1888 roku wybrał się w taką wielką podróż dookoła świata. Trwała ona blisko 9 miesięcy. Początkowo miała to być wyprawa tylko i wyłącznie do Indii, potem przekształciła się w taką podróż do Chin, do Japonii, do Stanów Zjednoczonych i przejechał koleją zresztą całe Stany Zjednoczone i z Ameryki wrócił przez Wielką Brytanię do Wiednia. To była najdłuższa jego podróż i chyba ostatnia taka wielka podróż w jego życiu, ponieważ planowanej wyprawy do Ameryki Południowej już nie było mu dane odbyć. Te podróże bardzo skrzętnie dokumentował, prowadził dzienniki. Pierwsze dzienniki podróży do Włoch z lat 70. to jeszcze takie młodzieńcze zapiski, bardzo takie systematyczne, drobiazgowe, w których opisuje oglądane miejsca, opisuje zabytki. Mało jest w nich sądów wartościujących, czy jakichś takich własnych opinii, czy wrażeń. Zresztą Aleksander von Warsberg dość krytycznie te jego pierwsze próby pisarskie oceniał, no i prosił w listach, żeby pisał więcej o swoich wrażeniach, żeby w tych zapiskach było mniej Bedekera, czyli mniej takich inwentaryzacyjnych, czy spotykanych w przewodnikach informacji, a więcej własnych wrażeń i własnych refleksji. Była to może przyczyna, dla której tych zapisków z Italii Lanskorońskiej nie opublikował. Opublikował natomiast taki dziennik podróży do Cylicji, opublikował też dziennik podróży do południowej Francji. I te wyprawy do północnej Afryki, do południowej Francji, to było takie preludium przed tą wielką ekspedycją archeologiczną na tereny Azji Mniejszej. Prawdopodobnie też pod wpływem swoich nauczycieli zainteresował się pracami austriackich archeologów, między innymi Ottona Bendorfa. W 1882 wraz z jego wyprawą po raz pierwszy udał się na tereny Azji Mniejszej. Potem powracał tam jeszcze dwukrotnie po to, żeby przygotować taką wielką ekspedycję w 1884 roku. Ona się rozpoczęła w sierpniu, zakończyła się w grudniu. I jeszcze jedną ekspedycję planował w 1885, ale sam w niej już nie uczestniczył, natomiast wspierał ją finansowo. Zresztą wszystkie te wyprawy archeologiczne wspierał finansowo.
W 1890 roku wyszło takie wielkie wydawnictwo będące podsumowaniem tych badań w Azji Mniejszej, Miasta Pamfilii i Pisydii, wydane w języku niemieckim, w języku francuskim i w języku polskim. Te wyprawy archeologiczne zapewniły mu, jak to się mówi poetycko, miejsce na naukowym Parnasie. Został członkiem Akademii Nauk w Wiedniu, Akademii Nauk w Berlinie, no oczywiście Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Utrwaliły one opinię o Lanskorońskim jako o badaczu starożytności. Te wyprawy i te podróże były też dla niego okazją do kolekcjonowania dzieł sztuki. Kupował na rynku antykwarskim, przywoził też różne, jak to napisano potem, trofea artystyczne ze swoich podróży z Chin i Japonii. Przywoził nie tylko dzieła sztuki dawnej, ale przywoził także dzieła ówczesnego, współczesnego mu rzemiosła artystycznego, w tym takie słynne japońskie kakemony, których miał bardzo dużą kolekcję. Ten rok 1890, kiedy Lanskoroński już wraca z wyprawy dookoła świata, kiedy już kończy prace edytorskie nad miastami Pamfilii i Pisydii, to jest taka w zasadzie cezura w jego życiu. Gromadzi kolekcje, ta kolekcja zaczyna już bardzo się rozrastać, do tego stopnia, że w mieszkaniu, które zajmuje przy Wasagasse w Wiedniu, zaczyna na te dzieła sztuki brakować miejsca. I Lanskorońskie myśli o budowie pałacu. Wybór pada na trzecią, wówczas zwaną dyplomatyczną dzielnicę Wiednia, niedaleko Belwederu. I tam w latach 1892-1894 powstaje neobarokowy pałac, który staje się z czasem takim centrum artystycznym, kulturalnym, można powiedzieć, ówczesnego Wiednia. Pałac, w którym spotyka się ówczesna elita intelektualna. Salon wiedeński, który zwany był profesorskim, z tego względu, że bywała tam nie tylko arystokracja czy zagraniczni dyplomaci, ale bywali przede wszystkim artyści, muzycy, profesorowie uniwersytetu, koryfeusze uniwersytetu, jak opisywał ten salon Lanskorońskiego Karl Burchardt. Najważniejszą częścią tych zbiorów Lanskorońskiego były zbiory sztuki starożytnej, to było około 1000 eksponatów, które były eksponowane w sali fresków. W tej sali fresków pomieściły się też wielkie, przeniesione na płótno freski Domenikina z willi Aldobrandinich we Frascati. No i w tejże sali, na taki sposób muzealny, zgromadzone były dzieła sztuki starożytnej. Malarstwo włoskie, które Lanskorońskie kolekcjonował mniej więcej od końca lat 70., latach 80. XIX wieku, to były głównie obrazy malarzy okresu Quattrocento. Rodzina zresztą żartowała, że Lanskoroński choruje na quattrocentozę, tak bardzo lubi obrazy właśnie malarzy z wieku XV. Takim trzonem tej kolekcji i najbardziej interesującą chyba jej częścią było tak zwane malarstwo świeckie, to znaczy obrazy, które pochodziły z włoskich skrzyń posagowych, które były fragmentami dawnych łóżek, czy innymi obrazami, które służyły do dekoracji świeckich wnętrz florenckich i nie tylko florenckich patrycjuszy. Ta kolekcja była chyba najciekawszą częścią zbiorów, bo jeszcze mało kto w Europie wówczas ten rodzaj malarstwa kolekcjonował. Tu można wymienić księcia von Liechtenstein, współczesnemu Lanskorońskiemu kolekcjonera, też kolekcjonerów amerykańskich. Ta kolekcja była, jak powiedziałam, eksponowana w tym pałacu na wzór muzealny, ale słowa Muzeum Lanskorońskie zdecydowanie nie lubił i zawsze twierdził, że to jest jego dom, w którym mieszka ze swoimi bliskimi, jakkolwiek w opinii tych, którzy pałac widzieli, którzy pałac oglądali, bo pałac można było obejrzeć, można się było umówić, jakkolwiek nie była to otwarta galeria, otwarte muzeum, można tam było wejść i można było te zbiory zobaczyć. Natomiast w opinii rzeczywiście były to zbiory muzealne. W 1902 roku zostały otwarte po raz pierwszy dla publiczności i gazety wiedeńskie pisały, że napór publiczności był tak ogromny tego dnia, kiedy można było te zbiory zobaczyć, że taki komitet czuwający nad przebiegiem tego całego wydarzenia zmuszony był na jakiś czas zamykać bramy. To w jakimś sensie obrazuje, jak popularną osobowością był w wiedeńskim świecie Karol Lanskoroński.
Był on również popularny w Polsce, tutaj w Krakowie, w Galicji, nie tylko z racji tego, że tutaj się mieściły jego rozległe dobra w okolicach na południe od Lwowa, między innymi w Rozdole czy w Komarnie, ale Lanskoroński uczestniczył też w życiu kulturalnym ówczesnej Galicji. Właściwie był takim autorytetem, do którego zwracano się w ważnych sprawach, takich jak na przykład organizacja Muzeum Narodowego w Krakowie. Tutaj był proszony o dostarczenie statutu muzeów wiedeńskich po to, by można było stworzyć właśnie statut Muzeum Narodowego w Krakowie. Uczestniczył w konkursach, między innymi w konkursie na pomnik Mickiewicza. Bardzo ważną rolę odegrał Lanskoroński także jako członek tak zwanego Komitetu Wawelskiego w chwili, kiedy Wawel, który został przywrócony narodowi polskiemu, mówiąc patetycznie, a prozaicznie, jak ostatni żołnierz austriacki opuścił Wawel przekształcony wcześniej na koszary. Była tutaj dyskusja, jaki kształt ma przyjąć Zamek Wawelski, czy ma stać się rezydencją królów odbudowaną w stylu renesansowym, czy ma zostać w takiej formie, jaką nadali mu Austriacy, przekształcając tę budowlę, wzgórze całe na koszary. I Lanskoroński, wbrew temu, co tutaj postulowali historycy sztuki polscy i konserwatorzy, był zdania, że Zamek Wawelski powinien pozostać w takiej formie, jaką nadali mu Austriacy. Reprezentował tę wiedeńską szkołę konserwacji i restauracji dzieł sztuki, która, wedle której należało zachowywać zabytki w takiej formie, w jakiej przetrwały do obecnych czasów. Tutaj ta jego koncepcja nie znalazła wśród polskich historyków sztuki uznania. Wawel przekształcono, odbudowano, odrestaurowano w stylu renesansowym na tyle, na ile pozwalały to zachowane relikty. Też można powiedzieć, że był to człowiek, który miał gust zdecydowanie konserwatywny. Nie lubił sztuki współczesnej. O impresjonistach wyrażał się bardzo negatywnie. Twierdził, że człowiek nie jest oddany w całej swej istocie, tylko tak, jak się przypadkowo przedstawiał artyście podczas malowania. Też nie bardzo podobały mu się współczesne działania artystyczne w Katedrze Wawelskiej, twórczość Tetmajera, bardzo negatywnie oceniał malarstwo Mehofera, nie podobały mu się nadmiernie kolorowe anioły, czy też ta barwność, która była wyróżnikiem twórczości Mehofera. Niemniej jednak tutaj autorytet Lanskorońskiego w tym krakowskim środowisku pozostał bardzo duży. Utrzymywał kontakty z Feliksem Koperą, utrzymywał kontakty z Marianem Sokołowskim. Marian Sokołowski był jednym z członków ekspedycji archeologicznej na tereny Pamfilii Pizydii w 1884 roku. I to była taka też zasługa Lanskorońskiego, że uczonych kraju nieistniejącego wówczas na mapie starał się też włączyć w nurt tej nauki europejskiej, nauki światowej, chociażby przez to, że to jego dzieło miasta Pamfilii Pizydii zostało przetłumaczone na język polski. W podróżach i w ekspedycjach archeologicznych, tych podróżach artystycznych, zresztą pisano, że podróże Lanskorońskiego były to albo ekspedycje naukowe, albo wędrówki artystyczne. I też trzeba tutaj bardzo podkreślić, że zawsze towarzyszyli mu w tych wędrówkach artystycznych, czy też podróżach uczeni, artyści, literaci, pisarze, malarze. Dbał o to, żeby te jego wyprawy były doskonale udokumentowane. Podczas wyprawy dookoła świata był to Ludwig Hans Fischer, który potem zilustrował taką książkę wspomnienia, pamiętniki z wyprawy dookoła świata naokoło Ziemi, wydaną zresztą także w języku niemieckim i polskim. Jacek Malczewski towarzyszył Lanskorońskiemu w wyprawie do Pamfilii Pizydii, do Azji Mniejszej. Z Hansem Makartem zwiedzał Hiszpanię. Zresztą z Hansem Makartem się Lanskoroński przyjaźnił, uczestniczył w tych jego słynnych takich inscenizacjach artystycznych, wiedeńskich. I Makart bardzo dużą też rolę odegrał w jego życiu. Taki jest wywiad w jednej z wiedeńskich gazet w 1928 roku nagrany, w którym Lanskoroński opisuje, jak z Makartem zwiedzał Hiszpanię. I pisze między innymi tak, że
Przygotowałem się do tej podróży bardzo starannie, przeczytałem wszystko o Hiszpanii, natomiast Hans Makart pojechał do Hiszpanii nic o tym kraju nie wiedząc, jego wykształcenie było najprostsze, jakie tylko mogło być. I tak opowiadał o kraju i o jego sztuce, że Lanskoroński musiał w pewnym momencie stwierdzić, że za dużo się naczytał i jego sądy były zbyt obciążone wiedzą i nie potrafił odbierać dzieł sztuki tak, jak miał tutaj przykład w osobie Makarta. Do Egiptu wybrał się między innymi z Francem Lenbachem, do pan Filippi Zydi z Jackiem Malczewskim, z którym potem utrzymywał kontakty przez ponad 10 lat. Malczewski odwiedzał Lanskorońskiego w Rozdole. Powstała oczywiście kronika wyprawy do Azji Mniejszej, ale powstała też taka kronika życia w Rozdole, rysunki, które dokumentowały codzienne życie rodziny Lanskorońskich, portrety dzieci, portrety żony. Lanskoroński ożenił się w 1892 roku z Franciszką von Attems. Ona zmarła w 1893 przy narodzinach syna. Drugą żoną była Małgorzata Lichnowska, z książąt Lichnowskich, takiej rodziny pruskiej osiadłej na Śląsku. W 1894 zawarł związek małżeński. Z tego związku urodziły się dwie córki, Karolina i Adelaida. Zresztą ta rodzina Lichnowskich też była bardzo rodziną ustosunkowaną. Pradziad Małgorzaty Lichnowskiej był mecenasem Beethovena, któremu zresztą kompozytor dedykował jedną sonatę patetyczną. Dziadek był autorem takiej historii domu habsburskiego. Brat Małgorzaty Lichnowskiej, szwagier Karola i jego żona prowadzili też taki salon, w którym bywali malarze, ale malarze ekspresjoniści już współcześni, którzy z pewnością Lanskorońskiemu chyba się nie podobaliby. Lanskoroński umiera w 1933 roku w lipcu. W styczniu dochodzi do władzy w Niemczech Hitler i Lanskoroński doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że jest to koniec, już definitywny koniec świata, w którym żył. I nawet pisał w kwietniu, kilka zaledwie miesięcy przed swoją śmiercią, do rodziny Adolfa Beiersdorfera, który był jego marszandem, który kupował dla niego obrazy włoskie we Włoszech. Pisał, że nie rozumie tej polityki i wiele rzeczy napawa go niepokojem o los Niemiec. Po II wojnie światowej pamięć o Lanskorońskim właściwie się zatarła. W 1948 roku, 3 lata po zakończeniu wojny, Paul Thun Hohenstein w setną rocznicę urodzin Lanskorońskiego opublikował taki krótki tekst jemu poświęcony w wiedeńskim dzienniku Die Presse, że zaledwie kilka lat upłynęło od zakończenia wojny, 15 lat od śmierci Lanskorońskiego, a już niewiele osób potrafi z jego nazwiskiem połączyć cokolwiek więcej ponad wspomnienie zniszczonego pałacu przy Jacquin-Gasse w Wiedniu, który zniszczyła bomba. To jest taki, tam rzeczywiście tuż przed zakończeniem wojny podczas nalotów alianckich spadła bomba, zniszczyła pałac, kolekcja została rozproszona. W 1943 roku została ewakuowana z Wiednia. W ogóle tutaj trzeba dodać, że zbiory Lanskorońskiego zostały skonfiskowane przez władze austriackie, które już, prawda, działały pod nadzorem władz III Rzeszy w Berlinie. Tam zostały zresztą, potem zostały przeniesione do takiego repozytorium niedaleko Salzburga w Altauze, rozproszone po innych też miejscach, do których przenoszono zbiory wiedeńskie. I cały czas myślano, że te zbiory już przestały istnieć. Rozproszyła się biblioteka. Myślano, że w opinii właściwie nawet badaczy utrwaliła się taki pogląd, że ta kolekcja została zniszczona w czasie wojny, została rozproszona, częściowo zniszczona. Co na szczęście nie okazało się prawdą, ponieważ rodzina zbiory częściowo odzyskała w 1947 roku. Syn Karola, Antoni Lanskoroński, wywiózł kolekcję poza granice Austrii. Oczywiście te zostały, trzon tych zbiorów został rozsprzedany. Zachowały się zbiory malarstwa włoskiego, które mamy w tej chwili tutaj w Krakowie na Wawelu, i przetrwały zbiory pochodzące z kolekcji ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego, a była to kolekcja, którą Karol Lanskoroński odziedziczył po swoim ojcu Kazimierzu, a jego ojciec z kolei wszedł w posiadanie też drogą dziedziczenia. To były zbiory, które Kazimierz Rzewuski w 1815 roku kupił na wyprzedaży spuścizny spadku po ostatnim królu Polski. Także przetrwało z wielkiej kolekcji w wiedeńskim pałacu, przetrwały dwa wielkie zespoły.
przetrwał zbiór malarstwa włoskiego i przetrwały zbiory stanisławowskie, częściowo zbiory stanisławowskie. Karol Landskoroński był nazywany w jednym z dzienników, w jednym z artykułów, napisano o nim, że był ostatnim humanistą wśród wiedeńskiej, wśród europejskiej arystokracji. I chyba to jest pogląd słuszny, bo jeżeli prześledzimy jego biografię, olbrzymią erudycję, nieprawdopodobną pamięć, którą jego córka Karolina nazywała nieznanym ojcu słowem, pamięcią elektroniczną, i niesamowitą erudycję, która umożliwiła mu w zasadzie takie poruszanie się po wszystkich obszarach kultury. Był miłośnikiem Goethego, był miłośnikiem kultury starożytnej, świetnie znał literaturę francuską. Także rzeczywiście to określenie ostatni humanista jak najbardziej jest tutaj słuszne.